Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Susek i cóż, długo nie było Susek Random Life, ale postaramy się dzisiaj nagrać coś z ISA 7, tak jak poprzednio prosiliście, tutaj jeszcze karuzelkę przelecimy. W komentarzu napiszcie, co w kolejnym odcinku grania live chcielibyście zobaczyć i bitwa. Wielu dych nie ma w kolejce. Jednak nie, 30 się znalazło nagle. O, 3 dychy. No cóż. No to będzie ciekawie. Mam 9 FPS-ów. Serio? Nie wierzę. Grafika. Jakość tekstur niska. Zastosuj. Tak. Okej. Może to coś pomoże. Ale no... zostałem zniszczony ilością FPS-ów. Tak źle nie myślałem, że będzie. No ale... życie jest walką, życie jest grą. Na mapie koło podbiegunowej czołgiem ciężkim ja tutaj preferuję jazdę na mordownię, no tak to nazwijmy, tą część mapy. W sumie są ledwie 30, tylko oni mają focha 155. What the fuck? Obieg 212, czyżby strzelił blinda? Czy któryś z szalonych kompanów? Ciężko mi stwierdzić, no ale dobra. Jakoś tekstur. O, T43. Czyżby wyściubił nosek? Nie. Niby mamy większe szanse na zwycięstwo, ale ja tutaj postaram się grać no ostrożnie. Tutaj focha mamy. On będzie. O, już zniszczył nam ISA 3, no to świetnie. Ajajaj. On tutaj mocno będzie puszował, co tu dużo mówić, no nie dziwię się mu. Ach, no i bok schował i tyle w temacie. Tutaj ja wyjeżdżam pod Artę. Więc też średnio tu wyjdzie. Tygrys P, no nic nie widać. Ten foch nas po prostu zniszczy, no. Co tu dużo mówić. Jesteśmy zgubieni. Oczywiście Tygrys 2 jest pomidorem i zrobił źle i po prostu pojechał na frajer. No, jak może być takim głupim, żeby na dychę pojechać, nie? Tutaj istrzy mi przeszkadza. Co tu dużo mówić? Trzeba się chować. Postarać się coś ustrzelić. O, foch już wjeżdża. Pewnie będzie liczył na niezniszczalny pancerz. No, nie widać go. Dziwne. Miejmy nadzieję, że magiczny pan... Nie, no ja nie będę w stanie odbić. Jak widać, no jest źle. 507 i track. No, chłopaki, strzelcie w niego. No, dziękuję. Jak Tiger. Okej. Okay. My straciliśmy ósemki, oni też ósemki. No ja tu pilnuję, ja tego focha tu nie puszczę go. No. On tu musi chcieć puszować, nie my. Tak naprawdę, więc no, koleś w ISie trzecim nie wie, co się dzieje, widzę. O, fajnie. Fox został potraktowany z należytą gościnnością. Ja bym go z chęcią sobie skończył, no ale... O, ding za ding? Nie, ja w ziemię. Ziemię, żebym przywitał. Ciekawe, czy będziesz na tyle szalony. Ooo. Na czapce? A, pocisk w chmury. Koleś na obiekcie płacze, że gold. No, błagam. Błagam cię, chłopcze. A gdzie mnie w ogóle przebito? No, oczywiście. Nie będę pisał, nie? Że ten debil w jak tigerze. Oczywiście też gold. No, bo błagam.
przebić wieżę ISA-7 jest niemożliwe obok jarzma. Nie miałem w żaden sposób skontowanej, więc no cóż, chłopak też bije goldem, co tu dużo mówić. Też załaduje golda, bo liczmy, że ten obiekt przybędzie i stwierdzi, że mam obiekt. Pocisk w kosmos. O, i foch się wynurza z przestrzeni. A ja na niego poluję, co tu dużo mówić. Jak tygrys chciał być fajny, no i jest. Dostał plombaszcza. Bzum. Foch gdzieś tam z tyłu szuka swojej okazji. No ja niestety gold. 3, 2, 1. Zdąży? Zdąży. Jak tiger bokiem. Za późno. Tutaj dwóch chłopków pojechało w tą stronę. Ja obekiem nie skończę go niestety. A foch jak się skampił, to cóż zrobić. Aha. Więcej szczęścia niż rozumu, nie? No niestety. Arta strzeliła. Guisa 3 mogliby skończyć. No i cóż teraz? Nie ma go. Gdzie jesteś, foszku? Gdzie jesteś? Arty też nie ma. Kurde, spierdzielił. Gratulacje, skończyliście. Ani barczata, ani focha. Co jest troszeczkę bolesne. Już nie wiadomo, gdzie jest. On mnie widzi. GWS100, no nie! Ale banda cymbałów, całe życie. WZ120 złapał za 0. Oczywiście M103 nic nie pomyśli, nic nie pomoże. Już dawno mógł coś zrobić sensownego. Kurde, nie wierzę, pojechał kapować tym obiektem. Drugi raz za 0 sklej, przecież to jest żółty cymbał, nie? Ja pierdziele, banda debili. No świetnie, WZ-cie. Co ty na to jak ja, a ja na to jak na lato. Gin. Dobranoc. Jedziemy bronić base'a. Czy te 57 heavy widać stąd? Nie. Więc ja muszę to uratować jakoś. No foch pojechał kapować, więc w sumie nie wiem, co on chce osiągnąć. No mają jeszcze... No jak mnie Arta pierdzielnie, to mnie nie ma po prostu, no. Oczywiście debil w obiekcie. Nic, nic, zero przydatności, ale... A pierdziele. Z kim ja muszę grać w tą grę, nie? Nic po prostu. Pomarańczowe debile zostały.
Nic. Zero komentarza. Chcę dużo mówić. Co tu dużo mówić, Boże. Jest mi tak żałośnie głupio dla tych cymbałów, z którymi muszę grać. Bo naprawdę, no, ten obiekt jest cymbałem po prostu, no, niesamowitym. 22 kbit w 900. W ogóle nic nie pomyślał, naprawdę. Ładuję obeka. Będę tam hitał tych cymbałów. Zostało mi 300 HP przez to, że musiałem ratować bazę, a obiekt nawet mnie nie krył, no. Nawet nie pojechał przestraszyć to D57. No, w takiej sytuacji, co on zrobił, to jest naprawdę komedia. Ach, ja pierdzielę. Baczat 600 HP. No oczywiście zniszczył tą fałkę, no jak żeby inaczej. No i muszę zostać sam. O, obieg zniszczył jednak go. Tylko co teraz? Co ten baczat zrobi? To mnie ciekawi. No bo on mnie ma na hita. A obieg go ma na hita. No tak, tygrysie drugi. Jesteś niezwykle błyskotliwym graczem. O, baczat spierdziela. No to ciekawe. Baczat spierdzielił. To ja jadę kapować. To jest najlepsza rzecz, jaką w tym momencie można zrobić tak naprawdę. No bo co tu dużo mówić. Baczat będzie pewnie chciał jakoś objechać czy coś. No i ten obieg zginie. To jest 110% pewności. No i przegrywałem przez to debila, tak jak mówiłem. No, gratuluję. 460. Kontujemy się od czołgu i zobaczymy, ile to da. Nic nie dało. Goldy. O, Boże, Boże. Przegraliśmy przez to, że obieg 704 był debilem i pojechał na czołg. No ale życie, prawda? Nie zawsze może być niedziela. Także to był susek live. Statystyki tak wyglądają. No niby ten obieg 704 zrobił damage, tak, ale w kluczowym momencie jest po prostu spieprzył sprawę. A Boże. Nie wiem, czy bitwa była nudna, czy ciekawa. Współczynnik trafień jest po prostu tragiczny. No przegraliśmy tylko i wyłącznie, że 704 był debilem i zamiast kapować ze mną, zginął. No niestety, być może za mocno skontowałem. Także to by było na tyle. Napiszcie w komentarzu, co następnym razem i hej.